No miałem dzisiaj nastrój, żeby się rozsmucić na całego. Bo tamto. Ale po prostu zrezygnowałam, rozmyśliłam się. Widok tych chmur, które w takim pięknym rządku są ustawione, po prostu spowodował, że zmienił się mój nastrój do rozsmucania się. Piękna alejka. No o tej porze to bym się już tam w nią nie zapuściła. To przychodzi taki moment, że po prostu człowiek coś nagromadzi w swojej ślicznej główce i tak by się posmęcił po prostu na tysiąc różnych tematów albo i bez tematu. A tak po prostu. Co za natura ludzka naprawdę. Ale po co? Niewiarygodnej, pozytywnie myślącej o sobie do rozsmucania się. A ty hipokrytko, no proszę bardzo, rozweselaj się teraz na tysiąc sposobów. Może taniec, może muzyka, może jakiś wierszyk. Oczywiście żartuję, wszystkie te sposoby są cudowne i najlepsze. Może jakieś spotkanie? Oczywiście. Spotkanie z kimś fajnym, jak najbardziej. No to nie ma co się rozsmucać. Ależ. No i żołędzie po prostu spadają. Nie wiem dlaczego, bo stoję pod klonem. Zawsze znajdzie się 1001. A dlaczego by nie? Ech, co za chmury. No to teraz trzeba znaleźć 1001 powodów, dla których rozsmucanie się traci sens. To też jest dobry sposób. Albo po prostu się nie sprzeciwiać, posmęcić się tyle, ile się chce, a potem odbić się od tego smęcenia i już po wszystkim. Najgorzej, jak przechodzi to w jakiś permanentny stan. Jest wspaniałą sprawą, żeby się nie rozsmucać. No i co tu kryć? Poranek wyglądałby inaczej. Mogłabym powiedzieć, co za piękny poranek wrześniowy. A tak muszę powiedzieć, co za piękne popołudnie wrześniowe. A wiaterek wieje sobie całkiem. Więc może tego mojego dziwnego tematu z ochotą wielką na rozsmucanie się wcale nie będzie słychać. No co powiedzą moi słuchający? Doznają zawodu. A gdzież ta optymistka? Co was zmusiło wszystko? Gdzie się podziały te rady cudowne? Przemądre rozważania.
właśnie teraz mi atakuje krzaczek jakiś. Ale się przyczepił, Boże drogi. Przychodzą mi takie momenty. Trzeba pozwolić, żeby się przez człowieka przetoczyły. I już. A widok tych chmur koi nerwy i odwraca uwagę od tego, co mogłoby to rozsmucanie wzmocnić. Niech tak zostanie. Na pewno jeszcze trzasnę dzisiaj parę zdjęć z balkonu, ale te chmury są niesamowicie piękne. No to cóż, wieczny optymistko, jeszcze powiesz na koniec, że rozsmucanie też ma sens. No to jesteśmy my. Nie zawsze radośni. A czasami po prostu smutni. Bo tak. Tak czy siak. Pięknego, spokojnego popołudnia wrześniowego. Ciekawe, czy u was też są takie chmury dzisiaj.